Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Marikar. To jest mój mąż przystojnie Maciusiu. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj na film What Today Dźbaka. Dzisiaj Marikar gotuje wspaniałe filipińskie danie, które nazywa się Kare Kare. I jest to moje ulubione danie, które ona ostatnio zaczęła gotować, także to jest takie coś nowego w naszym menu domowym. I jest po prostu wyśmienite i fantastyczne. Nie świruj, kochani. Fasolka! Tak! Ale widzicie, to jest taka fasolka... What is this? Co to jest, dziwaka? Bakłażan. Bakłażan! What do you call this, huh? Talon! What? This is bakłażan, cebula, I used to... How many you but like? What red onion, not white. Can be white, but I prefer red because this is more stronger, like Machoju. Czosnek. Peanut butter. Masło orzechowe. Masło orzechowe. Bez cukru. Bez cukru. Anato seeds. Anato. This gives the color and aroma. Mm. Perfect combination for this peanut butter. And I use cornstarch to make it thicker. The sauce. Skrobia kukurydziana. So first do zagęszczenia. Let's go to the meat. Zagęścić czymś innym. Świnka. Świnka. We have pokaż pogano świnkę. Pork belly. This is like half kilo. Tu mamy boczuś. Half kilo pork belly, garlic, czosnek, bay leaves and black pepper whole. With czarny pieprz, liście laurowe. Salt. So first, I will boil this to make it softer because my husband doesn't like hard things. Doesn't have a teeth. So make sure. How long you will boil this? I do this for about 1 hour. 1 hour. So you just swallow everything. Together with... Put this here. Mm. Make sure it's very lubog, you know, like deep. Soak. Then we put the bay leaves. Czyli up to you how many leaves. Mięsko musi być przykryte wodą. Dano, czosnek. Oh. I put half of the head. And czyli wszystko wylądowało w garneczku. Then put salt. Ile soli? Whole. Just, you know, like... Średni ogień. So... I soli, jak widzieliście, dziubaka nasypała na oko. Godzinka. 1 hour. You wait, okay? Widzimy się za godzinkę. See you later, alligator. Nie stresuj się. Z gorąco. Dziwaka, you have a lipstick. Cześć. Tak. O, Magda też chce być na blogu. Chodź, Magda, tak. Dobrze. Zobaczmy, co ta dziubaka tutaj zmajstrowała. Widzicie, kroi warzywka. Ta fasolka na takie krótkie kawałki. To już też pokrojone. How are you cutting this? The... To the half? Yeah. Boczuś ugotowany. Krystian się luzuje. W ogóle, co Marikar ma ubrane na sobie, to jest jej najnowsza kreacja. You finish this today, eh? Yes. Sewing? My shorts, yes. And the top? The top was a few days ago. Oh, yeah? Because, you know, I need to cut my time. Can you make it out of what? Out of curtain. Curtain? Old curtain? Yeah? From ukay-ukay. Co? Kupiła w Holandzie starą zasłonę i sobie to uszyła z dziewczyny, także spoko. Dziwaka. Yeah. Show yourself, huh? Present yourself. Tak jest. Marikar Maganda, Philippines! To Marikar teraz
Na oleju podsmaży ten boczek, który już jest ugotowany. Fire can be like this. It will be, you know. Yeah, as long as the oil is hot. Okay. Dla mnie to jest rewelacja to danie, nie? Bo po prostu smak, taka mieszanka smaków, bardzo ciekawa, te orzechy. A i jemy to jeszcze z pastą krewetkową, żeby było ciekawiej. Nie wszyscy, ale ja lubię tak, to jest takie oryginalne wydanie. I no to jest jeszcze właśnie dodatkowy smaczek do tego wszystkiego. Magda. Dawaj dziwacha. Nie krępuj się. No, run away from the kitchen. Uciekaj! Marikar, uciekaj! 15 minut. Na malutkim ogniu, no ale już jest tłuszcz rozgrzany. Mamy kurczaka. To jest kurczak Kalixa. Wygląda tak. Nie boi się ludzi, bo Kalix go nosi często w rękach. No co? Kurde, ale głowę odwracasz fajnie. Też bym tak chciał. Olej kokosowy. Also this, olej kokosowy. Tak, no my smażymy głównie na oleju kokosowym. Podsmażanko. Dawaj, dziwaka. Marikar mówi, że można białą cebulę też użyć, ale ona woli czerwoną. Proszę. I think I will use all this peanut butter left. No, czyli tam 1/4 słoiczka wystarczy na taki sos, na jedno podanie. I można też dać kruszone orzeszki ziemne. Wiecie, jakieś takie utłuczone, czy tam w moździerzu rozbite. You know, we have different kinds of cooking, you know, like the versions. Same in Poland, babe, for everything. I find this very easy, like this kind of cooking. And it's awesome. Tak, bardzo proste danie, Marikar mówi, ale jest naprawdę świetne i bardzo smaczne. To do sosu Marikar doda tą wodę z obgotowania boczku. Boiling pork belly. Yeah. Ile tej wody? Depends, you know how, because the, I call it, this will react, like angry or something, until you succeed, you know, like the chicken you like. Oh, okay. No i teraz wiecie, trzeba to mieszać, aż będzie taka konsystencja, yes, the consistency sosu. Nie może to być zbyt wodniste. So, yeah, just powinno być takie a little bit until sosikowe. Until you get the thickness you like of the sauce. We are peanut lover. A, to jeszcze z drugiego słoiczka. Bo ten się już wyczerpał. Ale tam mamy jeszcze drugie masło. Yeah, you don't take the seed, huh? Yeah. Strain it. Strain it! Czyli odcedzamy te ziarenka. Annato. Sól, pieprz do smaku. I Marikar mówi, że dodaje jeszcze suszoną moringę, bo mamy. Mamy suszoną moringę. Ale nie jest to konieczne. Także w zasadzie można to w Polsce bez problemu ugotować, bo wszystkie składniki są dostępne. Nie wiem jak z tą fasolką, taką długą. Szczerze powiem, że ja nigdy takiej nie kupowałem w Polsce, ale można zastąpić inną, myślę, bez problemu. Tutaj się ta fasolka nazywa sitał. Sitał, nie? String beans, this is string beans, mhm. No i jest długa, nie? To takie kawałki metrowe się kupuje praktycznie. Komary atakują, to jest ich pora teraz. B. Bardzo ładnie dziwaka. Grass. Suszony malungaj, so that's the dried one. Dried malungaj. Yeah.
Wiecie, ja mówię Marikar po prostu, żeby dodawała tą moringę do wszystkiego praktycznie, co jemy. Do czego tylko można ją dorzucić, bo jest bardzo zdrowa, no to... A nic tutaj nie kosztuje praktycznie. Kurde, it's so hot. Skrobia kukurydziana, żeby just zagęścić trochę. A little, then add if it's needed. I don't measure, no, another you one. Until it's thick and, you know. A my nigdy jak gotujemy, to nic dokładnie nie odmierzamy. Po prostu gotujemy zawsze na... Gotujemy na... Na oko i na czuja. Na smak, bo to musi pięknie smakować. Dzisiaj Marikar dodała jeszcze trochę tej wody z boczku. Mm. But you will add more cornstarch? Mm. I teraz jeszcze zagęści go trochę. I posoliła, no dosoliła tak dość obficie, że tak powiem. Takie trzy szczypty solidne. Boczuś się już podsmażył ładnie w tym głębokim oleju. You can't get it. O, popatrz. Check this out. Perfect. Coś pięknego. Mhm. I put this outside. And boil to Magda. Ay, sorry, Magda! Magda ran away. So what's now? You will boil the seat out? Yes, I will boil for 5 minutes. 5 minut teraz Marikar podgotuje tą fasolkę. So 5 minutes only? Yeah, you will put this seed, the string beans, when the water is boiling for 5 minutes. Okay. Czyli na wrzącą wodę wrzucamy fasolkę na 5 minut. Jak tam smakuje ten sosik dziubaka? Daj trochę. It's hot? Yes, of course. Mmm. It's okay? Mmm. Faktycznie, nie trzeba tego dosalać, bo tą pastę krewetkową jak dorzucimy, ona jest słona. Słona i ostra. Tego mi też brakuje. Take out the, no. Także jak nie macie pasty krewetkowej, możecie sobie dorzucić coś ostrego. Jakieś chili czy coś takiego. Widzicie, to jest pasta krewetkowa. I ta jest słodka, ale ja chcę ostrą. Ta jest ostra. I jak Filipińczycy piszą, że coś jest ostre, to to jest naprawdę ostre. I składa się, już wam tu powiem, sól, krewetki, olej kukurydziany, cukier, ocet, czosnek, chili, pieprz i cebula. Olej mógłby być lepszy, no ale trudno. Takie z gotowizny można kupić. They also add no. Ale to są takie krewetki malutkie, wiecie, maluśkie krewetki, takie jak robaczki. They also add pusunasagi, like banana heart. For this? You know, some people they do. Okay. Marikar mówi, że niektórzy ludzie dodają jeszcze do tego dania kwiat bananowca. To się nazywa pusunasagi, czyli serce bananowca. Banana heart. A w ogóle z tego serca bananowca też można fajne danie zrobić, jakby z samego serca bananowca i mleka kokosowego. Co się dzieje? Bakłażan or eggplant is. I need to fry the eggplant, like kind of brownish, you know. How long? No. Until it gets brown. Yeah, but you have to flip this so another side. Okay, okay. Czyli teraz Marikar podsmaża bakłażana. Bakłażana, tak. Świnka Pepa tak wygląda. No, tak wygląda ta, wezmę na łyżeczkę. Nie wygląda to zbyt apetycznie, smak jest też taki mocno specyficzny. Ja to polubiłem, ja to po prostu polubiłem i nie wyobrażam sobie teraz jedzenia kare, czy na przykład tego kwaśnego mango bez tej pasty krewetkowej. I jakbym miał polskie papierówki, to bym też sobie chciał spróbować z pastą krewetkową, myślę, że to by było spoko. Antek doesn't like this. Antek nie lubi pikantnych rzeczy jeść i no i zapach go odrzuca. Od tej pasty krewetkowej, jak zresztą wiele osób, którym dawałem też z Polski do spróbowania, to no, po powąchaniu bali się już próbować.
So it should be fried like this. Yes. The eggplant. Bakłażan. Like. Because I like something like this. Bakłażan na brązowo. Brązowo. About 5 Woda się zagotowała. So boiling water. For 5 minutes. 5 minut. To tak wygląda gotowe kare kare. Przez dziubakę jest zrobione. Widzicie, sosik jest pierwszy wlany i na to się po prostu umieszcza później te wszystkie składowe produkty. Powinny być do tego jeszcze liście boczoj. One smakują, wiecie, tak jak szpinak, także można sobie po prostu szpinak jakiś dać, albo jakąś taką zieleninę, która smakuje zieleniną. Ale nie jest to konieczne, my jemy w ten sposób, bo we cannot buy these leaves here, yeah? No, this one how? No, nakamotes po prostu tych liści nie możemy dostać. W Dumaguete je kupowaliśmy, a tutaj ich nie ma. I to się je z ryżem i z tą pastą krewetkową. Tak, dziękuję za oglądanie. No, dzięki za oglądanko. Możecie sobie to spróbować, myślę, spokojnie w Polsce ugotować. No i podzielcie się z nami wrażeniami w komentarzach. I tam wiecie, łapki w górę i te inne sprawy, które nam mogą pomóc. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym vlogasku. I dobranoc. Możemy Krystianowi powiedzieć, on już sobie śpi elegancko. A Antek co je? Only this, you don't like the kare kare. Antek je wieprzowinę z ryżem i z ketchupem. Perfect. Yes? I jem palcami. Tak jest, smacznego. Palcami lepiej smakuje. To jest pasta krewetkowa. Mm-hmm. Na łyżce. So for example, like you take this hot liquid, this, and just put on the top. A, troszkę pasty krewetkowej na bakłażana. Just like that. And zmieszać z ryżem. Good combination. I zobacz. Ten ryż on robi te tapi. Smacznego. How about you, Carlix? Huh? You don't like bagon? No. Każdy je po swojemu. Ja akurat nie jem, bo jestem głodny jeszcze. Oni już są głodni, ja sobie zjem po prostu później. Później? Aha. Mhm.